Powraca temat trójmiasta nad kamienną. Przez ostatnie miesiące samorządy pracowały nad koncepcjami wykorzystania pieniędzy w ramach obszarów strategicznej interwencji. Pora na kolejne kroki. Samorządowcy wznowili spotkania dotyczące współpracy. Spotkanie podsumowujące pracę nad opracowaniem zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych, miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżyska Kamienna w ramach porozumienia Trójmiasto nad Kamienną. Strategia po jej uchwaleniu będzie dokumentem, który umożliwi zarówno Powiatowi Ostrowieckiemu, jak i jednostkom podległym ubieganie się o środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty twarde inwestycyjne i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty miękkie. Powiat Ostrowiecki został wybrany przez pozostałe samorządy na lidera i koordynatora przygotowania strategii. Ma być ona gotowa do 30 czerwca. Koszt całkowity opracowania strategii 48 806 zł przy czym każdy z partnerów będzie pokrywał koszty indywidualnie. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim podobnie jak inne samorządy może ubiegać Ubiegać się o środki zewnętrzne w ramach obszarów strategicznej interwencji. W starostwie wiedzą już, jakie projekty złożą. Powiat ostrowiecki w roku bieżącym. Przygotowuje dwa projekty inwestycyjne do aplikowania ośrodki w ramach również kopert finansowych dla dwóch inwestycji, Budok, rozbudowa powiatowego stadionu międzyszkolnego oraz w ramach działania rozwój miast, rewitalizacja miast. Tu będziemy planowali aplikować ośrodki finansowe na Muzeum Częstocice. Starosta Zbigniew Duda nie ukrywa, że ma zastrzeżenia co do możliwości sięgania po zewnętrzne środki Władze Powiatu Ostrowieckiego liczyły, że dzięki partnerstwu Trójmiasto nad Kamienną oraz obszarom strategicznej interwencji będą traktowani priorytetowo. Tak niestety nie jest. Wszystkim wydawało się, że mm, obszary strategicznej interwencji będą miały odrębną pulę środków, że te koparty finansowe będą, będzie to w ogóle odrębna pula y, środków w ramach y, pomocy dla miast tracących swoje społeczne i gospodarcze funkcje. Natomiast okazało się, że projekty to będą zgłaszane w ramach wszystkich uwzględnianych projektów, więc nie są one traktowane w sposób szczególny. Wiadomo jednak, na ile Powiat Ostrowiecki może liczyć, takie ustalenia zapadły na początku współpracy. Dla Powiatu Ostrowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego byłaby to kwota około 5 milionów 900 euro, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwota około 2 miliony 700, 700 euro. Środki zewnętrzne to duża szansa na zmiany trzeba je odpowiednio wykorzystać, to od sprawności samorządów zależeć będzie, jak inwestycje przełożą się na codzienne życie mieszkańców.